Dziennikarz, dyplomat, ale przede wszystkim król felietonów Daniel Pasent. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień, dziękuję bardzo za zaproszenie. To ja dziękuję, że pan przyjął to zaproszenie. Panie redaktorze, jaka jest pana zdaniem rola dziennikarza, najogólniej rzecz biorąc? To zaczyna pan na takich pytań zasadniczych, poważnych. Sądzę, że opisać i zrozumieć świat i ludzi to jest odpowiadanie na pewną ciekawość. Świata i na potrzebę naprawy poprawy, poprawy jego, tego, tego świata. Więc misja jest obserwacyjno, jakby to powiedzieć, budująca. Obserwuje i buduje. To obserwował pan i to z bardzo bliska w latach 60-tych Wietnam i wojnę w Wietnamie. To dość nieoczekiwane i nieoczywiste, ponieważ nazwisko Passen kojarzy się głównie właśnie z felietonem, czy też z radiem TOK a niekoniecznie z działaniami zbrojnymi. Jak pan wspomina ten swój pobyt w Wietnamie? Panie Marcinie, ja, mnie od młodości cechowała ciekawość świata, potrzeba podróżowania. I myślę, że to jest niezbędne dla każdego dziennikarza. I wtedy, kiedy ja zaczynałem pracować w dziennikarstwie, w drugiej połowie lat 50., były bardzo małe możliwości wyjazdu za, granicą, za granicę. Nie tylko ze względów paszportowych, ale i finansowych, bo to, cała prasa należała do, do. Prawie cała prasa takiego koncernu partyjnego Ruch, oni zabierali pieniądze, zwłaszcza dewizy. I bardzo trudno było wyjechać za granicę, zwłaszcza służbowo. I wobec tego człowiek imał się różnych, różnych sposobów. I wtedy trwała wojna w Wietnamie. Lotnictwo amerykańskie bombardowało Hanoi. I mnie to bardzo interesowało, ale nie było żadnych wyjazdów dziennikarskich z Polski do Wietnamu, zwłaszcza do Wietnamu południowego, z którym nie utrzymywaliśmy żadnych. Stosunków południowego, to znaczy tego proamerykańskiego, uh -huh. niekomunistycznego. Ale była jedna, jedna droga, mianowicie Polska była członkiem Trójstronnej Komisji Kontroli i Nadzoru. I to było takie ciało złożone z przedstawicieli Indii, Kanady i Polski, i które miało nadzorować na miejscu w Wietnamie zastosowanie, Porozumienia pokojowego, które zawarto chyba w 1955 roku w Genewie. I tam była, przebywała polska delegacja, grupa Polaków tam pracujących, liczących może kilkanaście, może więcej osób. To podlegało Ministerstwu Spraw Zagranicznych. I ja poprosiłem redaktora naczelnego, Mieczysława Rachowskiego, czy ja bym nie mógł zostać zatrudniony w tej komisji. Na kilka miesięcy, żebym mógł przy okazji zobaczyć Wietnam i opisać go w tygodniku Polityka, bo całe życie piszę do polityki. Irakowski mi pomógł, zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i oni mnie zatrudnili w charakterze tłumacza. Później spędziłem mniej więcej dwa tygodnie w Hanoi, zbierałem materiały do swoich reportaży i artykułów. I potem polecieliśmy przez Kambodżę już na południe, do Wietnamu południowego. Panie redaktorze, ja chciałem zapytać o to pierwsze wrażenie. Leci pan nad Hanoim, ma pan bodajże 28 lat, czyli jest pan na początku tej drogi dziennikarskiej. Pod panem jest miasto Ostrzał, Regularna Wojna. Jaka była wtedy pierwsza myśl? Co ja tutaj robię? Po co? Nie, pierwsza myśl była, przede wszystkim byłem bardzo szczęśliwy, że, że, że przyleciałem, bo. Odczuwałem potrzebę przygody, od, od, od potrzebę bycia tam, gdzie jeszcze żaden dziennikarz przede mną y, nie był. To jest jedno. Po drugie, uderzyła mnie cisza y, w tym Hanoi, żadnej, żadnej muzyki, żadnych knajp, oczywiście, y, żadnych y, śpiewów. I idąc po, ulicą, y, po ulicy Okopy. W Hanoi panował ruch jak normalny w wie pan, y, pokojowym mieście. Znaczy, oprócz sporadycznych nalotów, y, miasto tętniło życiem. Ludzie jeździli na rowerach, robili zakupy, nieśli duże kosze z, z owocami, dzieci szły do szkoły. Także Hanoi próbowało żyć normalnie, a jednocześnie było przygotowane na naloty. O czym pan informował polskich czytelników z Wietnamu? Na czym pan się skupiał bardziej na działaniach zbrojnych, czy bardziej na tym, jak ludzie żyją w tych miastach oblężonych, czasem mniej, czasem bardziej? Zdecydowanie bardziej to drugie: zdecydowanie bardziej to jak ludzie żyją, jak wygląda miasto, o czym rozmawiają, dokąd, dokąd chodzą. W Saigonie dostałem się na szczęście do grupy korespondentów zagranicznych zamożniejszych ode mnie, którzy wyjeżdżali w teren do różnych miejscowości, wynajmowali taksówkę czy mieli swoje samochody korespondenci zagraniczni z takich potężnych gazet jak Newsweek czy New York Times. W ogóle mieli swoje samochody normalnie i czasami zabierali mnie gdzieś, gdzieś w teren. Mówił pan o tym, że pana celem było dotrzeć tam, gdzie nikt nie dotarł, że na tym polega też ta praca dziennikarska i to się chyba panu udało, bo w południowym Wietnamie wtedy prawdopodobnie zbyt wielu dziennikarzy z tej części Europy, tutaj od nas, z państw zależnych od ZSRR, nie było. Wtedy nie było żadnego. Czego pan się tam nauczył podczas pobytu w Wietnamie? Dużo się można było nauczyć. Po pierwsze, że siłą nie można zmusić ludzi do, yy, do posłuszeństwa, zwłaszcza całego, całego narodu. Po drugie, że jedni i drudzy stosowali siłę i, i przemoc. To było starcie też dwóch, dwóch przemocy. To trzecie, że też była, wie pan, wojna od najgorszej strony, dlatego, że yy, Stany Zjednoczone hołdują w wojnie w zasadzie, żeby jak najmniej było własnych ofiar, jak najmniej własnych ofiar, więc bardzo dużo było nacisku na działania lotnicze, na bombardowanie, na trucie tam, na palmem, na, na podpalanie itd. Tak, żeby żołnierz, żeby piechota, czy ta amerykańska, czy północ-wietnamska, wkraczała już na spaloną ziemię, żeby tam nie było żadnego na nich niebezpieczeństwa. Także to była wojna okrutna. Czy był taki moment podczas tej wojny, podczas pana pobytu w Wietnamie, kiedy bał się pan o swoje życie? Nie, w ogóle się nie bałem. W ogóle się nie bałem, nie dlatego, że jestem odważny, tylko dlatego, że w gruncie rzeczy byłem bezpieczny. To znaczy w Hanoi, po pierwsze, działań na ziemi nie było, tylko były naloty, były, były schrony, były te jamy, w które można, jak się było na ulicy, trzeba było wskoczyć. No i było lotnictwo przeciw. artyleria, przepraszam, przeciwlotnicza Hanoi, która nie dopuszczała samolotów amerykańskich nad miasto. Zresztą, bombardowanie samego Hanoi chyba nie było celem lotnictwa amerykańskiego. Oni mieli wyznaczone cele o bardziej strategicznym, wojskowym charakterze. Ta wojna jeszcze jest ważna z jednego punktu. Tutaj. Tego, który interesuje mnie podczas tego cyklu rozmów najbardziej, czyli rola mediów. Tutaj też się mówi o tym, że Przebieg tej wojny w dużej mierze mogły albo nawet i zmieniły media. Chociażby jeden przykład: Eddie Adams' jego słynne zdjęcie egzekucji oficera Wietkongu dokonanej przez szefa Policji Wietnamu Południowego i też te przekazy mediów amerykańskich, o których mówi się, że one działały bardzo mocno wbrew temu, co mówiły władze amerykańskie i bardzo mocno zmieniały nastawienie społeczeństwa do tej wojny i być może do samego wyniku. Czy to też się odczuwało tam na miejscu, że te media amerykańskie, które przecież były tuż obok pana, pan o nich przed momentem też mówił, oni czuli. Że mogą zmienić przebieg, jeżeli nie samej wojny, to chociażby punktu widzenia na te wydarzenia? Absolutnie ma pan rację. Może nie to, że oni czuli, że mogą zmienić bieg historii, ale początkowo wojna w Wietnamie cieszyła się poparciem mediów amerykańskich. Zwłaszcza kiedy telewizja nie była jeszcze taka popularna i ruchliwa. Z czasem, po pierwsze, Coraz częściej trafiały obrazy tej wojny. Z jednej strony potężne samoloty, lotnictwo, i tak dalej, a z drugiej strony partyzanci, którzy na rowerach pchają te rowery, idą koło tych rowerów, pchają prawda, towarowe rowery, że tak powiem, obwieszone tam nabojami, amunicją czy prowiantem. I bezsens tej wojny stawał się coraz bardziej widoczny. Z drugiej strony zmieniał się też stosunek mediów i dziennikarzy amerykańskich do tego, co widzą, do tej wojny. To znaczy, dziennikarze, będąc na miejscu, dużo mówię o dziennikarzach nam, amerykańskich przede to wszystkim, jest. dużo lepiej zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje w Wietnamie niż ci dowódcy i politycy i elektorat normalnych ludzi w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Wobec tego zaczęła się w ogóle formować, zmienił się ton mediów amerykańskich i pojawili się tacy dziennikarze jak Dawid Halberstam, który dostał nagrodę Politera, Pulitzera, mhm. Charles Moore chyba z New York Timesa, dziennikarze, których pamiętam, pan, pani i państwo, bo oni byli dwoje, Sheehan, oni chyba byli z US News and World Report. Oni nadsyłali do, do kraju, wysyłali do Stanów coraz bardziej minorowe Reportaże coraz bardziej krytyczne, pokazujące demoralizację zarówno w szeregach amerykańskich, bo nie była dla, dla Amerykanów mimo całej przewagi, to nie, nie była z, z, łatwa i y, przyjemna wyprawa, jak i stosunek ludności wietnamskiej, z którą na powoli nawiązywali y, kontakty. I w Stanach Zjednoczonych zaczął narastać sprzeciw wobec tej wojny. Pojawiły się pierwsze demonstracje, przede wszystkim na kampusach uniwersyteckich. Młodzież, studenci, również rodziny żołnierzy zabitych czy, czy rannych, których w sumie było chyba około 50 tysięcy, zaczęli w Stanach Zjednoczonych zaczęli demonstrować, zaczęli protestować, potem to trafiło do Kongresu, do polityków i stopniowo poparcie dla tej wojny w Stanach Zjednoczonych spadło i Służnym jest powiedzenie, że Stany Zjednoczone przegrały tę wojnę na tyłach. W Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, a nie w Wietnamie, bo w Wietnamie oni mogli jeszcze bombardować i bombardować i siedzieć w tych swoich fortecach, w swoich garnizonach, ponieważ Wietkong nie dysponował artylerią, jeszcze by to trwało, ani lotnictwem. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, wewnątrz Ameryki narastał sprzeciw, słabło poparcie dla tej wojny. Politycy zaczęli się coraz bardziej dystansować. No i administracja amerykańska, rząd amerykański, wtedy to, to było za czasów prezydenta Johnsona szukał jakiegoś wyjścia z twarzą. Najpierw proponowali przerwę kilkudniową w bombardowaniach, żeby doprowadzić do, do, do negocjacji. Były też zakulisowe próby zakończenia tej wojny, nawiązania jakichś kontaktów. W nich brał udział między innymi ówczesny ambasador Polski, już dzisiaj nie żyjący ambasador Janusz Lewandowski, który chyba do spółki z ambasadorem Włoch podjęli taką akcję. No te akcje nie doprowadziły do, do skutku, do, do nawiązania tych kontaktów. Wojna została po prostu przegrana przez Stany Zjednoczone i o jedno pokolenie czy dwa pokolenia później Stany Zjednoczone się z tym pogodziły. Dziś mają dużą wymianę handlową z Wietnamem. Prezydent Stanów Zjednoczonych był w Wietnamie z wizytą. Także dzisiaj te dwa kraje mają całkiem poprawne stosunki. Panie redaktorze, mówimy o tym przekazywaniu informacji z, na tym terenie trudnym, wojennym, ale też przekazywanie informacji, przekazywanie no, niejawnych informacji, o które bił się można powiedzieć cały świat. I nazwisko Daniela Pasenta kojarzy się z jednym: pamiętniki Adolfa Eichmana. Panie redaktorze, bo to wydarzenie na skalę nie polską, nie europejską, ale nawet na skalę y, światową. Jak doszło do, do tego, że dzięki panu. Polska nasza polityka opublikowała te pamiętniki Eichmana? No, dziękuję panu za to pytanie. To wie pan, to rzeczywiście był światowy sukces. Może tego typu jedyny. Mianowicie w latach 50. ja byłem w Berlinie i tam działał i pracował wybitny reżyser teatralny Konrad Swinarski, który miał niemieckiego współpracownika. On się nazywał Thomas Harlan. Młody człowiek, troszkę starszy ode mnie wtedy. Hmm. On był synem, jeśli tak można powiedzieć, hitlerowskiego reżysera filmowego. Znanego reżysera przed wojną, przed drugą wojną, Harlana, który wykręcił filmy również o treści antysemickiej, między innymi taki film Żyd Z. No, i ten młody Tomas po wojnie, jako kilkunastoletni chłopak, miał wielkie wyrzuty sumienia. Wstydził się swojego ojca. Swojego ojca i za, za swojego ojca. Po zrobieniu matury wyprowadził się z, domem, z domu, zerwał, zerwał z rodziną i poświęcił. Resztę życia na zwalczanie hitleryzmu, faszyzmu niemieckiego i od, jak gdyby zmycie tej hańby z, z nazizmu hitlerowskiego, niemieckiego. I odkręcił się koło Konrada Swinarskiego, ponieważ był początkującym poetą, dramaturgiem i napisał sztukę, o, która działa się w warszawskim gecie. Ich selbst und kein Engel, to znaczy ja sam i żaden nią. Ja go wtedy poznałem i byłem na premierze jego, jego sztuki, tego przedstawienia. No, po czym minęło parę miesięcy, już dokładnie nie pamiętam, wróciłem do Polski. A Tomas prowadził taką działalność: Tomasz i grupa jego kolegów współpracowników. On należał do takiej grupy. Która zajmowała się tropieniem byłych hitlerowców, zwłaszcza tych, którzy zajmowali jakieś stanowiska, czy mieli jakieś potworne grzechy, na sumieniu byli znani z ważnych funkcji w armii, w Wehrmachcie, w SS i tak dalej. I oni pieczołowicie gromadzili te, te materiały, wyszukiwali, dowiadywali się, że na przykład ten właściciel sklepu. W czasie wojny na terenie Węgier, czy Polski, czy Czech popełniał straszne zbrodnie, czy był komendantem obozu, czy. No po prostu była kanalia jakaś. Oni sprawdzali to i sporządzali taki rejestr. Kto był kim kiedyś i kto jest kim teraz. Czyli w latach 50., -tych, 60.. -tych. Część, kilka ludzi z tej grupy działało w Wiedniu i w Austrii, ponieważ poszukiwano dzienników Eichmana. Wiadomo było, że Eichmann żyje. Potem w ogóle został, jak Państwo wiedzą, uprowadzony przez wywiad izraelski z Argentyny, z Argentyny tak, z Buenos Aires. I w mieszkaniu brata Adolfa Eichmana, który był adwokatem w Austrii znajdował się egzemplarz właściwie można powiedzieć wspomnień Eichmanna. Eichmann, kiedy był w Argentynie przez kilka lat, nagrywał swoje wspomnienia w rozmowie z pewnym holenderskim hitlerowcem, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale ono jest łatwe do, do ustalenia. W każdym bądź razie Nagrywali te, te, te wspomnienia Ichmana. To było w formie trochę wywiadu, i ten Holender to przepisywał, i w przyszłości miał zamiar to w ogóle sprzedać. A to było z punktu widzenia Ichmana to było używa, miało spełnić taką rolę jego wybielającą, pokazującą jego życie jego słowami, czym on się kierował, co robił i czego nie robił. Natomiast z punktu widzenia tego Holendra, to był, miał być dokument, na którym obaj mogliby zarobić, gdyby to zanieśli do jakichś bardzo bogatych gazet. No i y, część tych ludzi Harlana, tych antyfaszystów niemieckich, jakaś tam brygada tak zwanych ślusarzy, włamała się do mieszkania, dostała się do mieszkania ichmana brata i wyciągnęli jeden egzemplarz tego, tych wspomnień. I Harlan przywiózł to do Polski. Byliśmy zaprzyjaźnieni, i on powiedział. Ja ci to daję. Ja ci to daję. Masz to, zrób z tym, co chcesz. No i ja pracowałem wtedy w tygodniku Polityka. Ja na skrzydłach poleciałem do redakcji. Pokazałem, co i jak. Zresztą redaktor naczelny Rakowski znał niemiecki bardzo dobrze. Jeszcze inni też znali. Więc widać było, że to jest bezcenny dokument, ale trzeba było sprawdzić, czy jest autentyczny. I on, oddaliśmy go, czy tam jedną stronę, czy dwie, do Laboratorium tego milicyjnego, wówczas się, to się milicja nazywa, przy Głównej Komendzie Milicji Obywatelskiej. Tam grafolodzy pracowali i oni stwierdzili, ponad wszelką wątpliwość, że to jest oryginał. No i myśmy zaczęli to w opracowaniu Harlana, Tomka Harlana, i z jego wstępem zaczęliśmy to drukować i w tym samym czasie te pamiętniki, ten Holender usiłował sprzedać też w Ameryce do tygodnika live, który był w ogóle wtedy najbogatszym, największym chyba czasopismem na świecie i live wziął jeden odcinek. A u was było pięć bodajże. U nas polityki. było co najmniej pięć, już teraz nie pamiętam ile, co tydzień. To była gigantyczna yy, operacja, znaczy wielki sukces też naszego pisma, które z pisma powiedzmy sobie takiego trochę izolowanego i niezbyt popularnego jego nakład skoczył do powyżej 100 tysięcy egzemplarzy, i to pismo zaczęło docierać szerzej. Czy pan sobie wtedy zdawał sprawę z tego, jak poważny materiał pan ma w ręku przed tą publikacją? Tak, mniej więcej tak, mniej więcej sobie zdawałem sprawę, bo jeszcze była taka rzecz, że w tym czasie już Eichmann był złapany, uprowadzony i był w rękach Izraelczyków. A może nawet trwał proces Aichmana w Jerozolimie. I wiedziałem, że mam, że mam bezcenną, bezcenną rzecz. Myśmy zresztą zaoferowali te pamiętniki ambasadzie czy stronie izraelskiej. I oni to wzięli, ale nie wykorzystali, bo już akt oskarżenia był sporządzony, już proces był, był w toku. Ale ja sobie zdawałem sprawę, że to jest niecodzienna rzecz, że to jest gratka. Najbardziej zdumiewające było to, że ja po prostu byłem we właściwym czasie, we właściwym miejscu, ponieważ ja nie włożyłem żadnego wysiłku w to. Nawet. Po prostu ktoś podszedł znajomy mi to przyniósł do ręki i mi to dał Mówi, masz, zrób z tym co chcesz. Panie redaktorze, jeszcze jedno ważne wydarzenie z pana biografii. O takim wydarzeniu marzy, marzy myślę, każdy. Dziennikarz, być w gabinecie owalnym, przeprowadzać wywiad z prezydentem Stanów Zjednoczonych, wtedy był to George Bush Senior, który wchodzi do tego gabinetu owalnego, patrzy na pana i mówi: Hej Daniel! <grywka> tak, to jest prawda, wie pan? Myślałem, że pan zapytał coś innego, ale do tamtego wrócę. Mianowicie, to było przed wizytą prezydenta Busha w Polsce i zostało wybranych chyba trzech dziennikarzy, którzy, którym prezydent Bush udzieli wywiadu. W tej chwili nie pamiętam, kto to był jeszcze, ale może pan to. Z, tak, tam był jeszcze Andrzej Krajewski z Gazety Wyborczej i tak. Zygmunt Broniarek z Trybuny Ludu. Tak. No właśnie, i miał jeszcze być chyba Nowak i Nowak nowakier tak. Tak, ale on odmówił, bo nie chciał w towarzystwie dziennikarzy reżimowych z Polski występować. To jest jedna, a po drugie, to może jest legenda. A po drugie, prawda jest taka, że dzień czy dwa wcześniej on się widział z prezydentem Bushem. Był na spotkaniu w Polonii bodajże, tak? Tak, i w związku z tym nie było mu bardzo wygodnie drugi raz się w innej roli y, pojawić. Bardzo prędko dostaliśmy wizy, paszporty, zawieziono nas do Stanów, do Stanów Zjednoczonych, do, do Waszyngtonu. Tam jakimś podziemnym przejściem z sąsiedniego budynku, y, wprowadzono nas do, do, do Białego Domu. I ja się znalazłem nagle w tym owalnym biurze, no tak siedząc jak z panem, z prezydentem Bushem. Przytomny byłem, że miałem prezent, który pomyślałem sobie, że jak tam się znajdę, to może się przydać. I to był album o Warszawie: dosyć banalny prezent, ale na czasie, bo prezent tam, tam jechał. I myśmy pytania musieli zgłosić wcześniej. Każdy z nas miał prawo do dwóch pytań. No, teoretycznie było ich sześć, ale pan prezydent był hojny z czasem, i ta rozmowa trwała jakieś pół godziny czy kwadranse. Umowa była taka, że jak drzwi do gabinetu zostaną uchylone, i to znaczy, że mamy się zbierać. No i prezydent dosyć po amerykańsku był do tej, do tej rozmowy przygotowany. Po pierwsze, wiedział, kto do niego wchodzi i nas rozróżniał musiał przedtem obejrzeć fotografię, albo musiał mu ktoś tam szepnąć na ucho Grunt, że jak ja tam wszedłem, to on powiedział hi Daniel. I to, to jest bardzo po amerykańsku, to, że po imieniu od razu i że, i że hi, i że tam nie było szanowny panie redaktorze, tam jestem szczęśliwy, że mogę przyjąć delegację dziennikarzy polskich. Tylko, że ta rozmowa była siadajcie, coś tam zapytał, potem odpowiadał na te pytania i na te pytania odpowiadał bardzo profesjonalnie. był, normalnie miał napisane odpowiedzi, których nie czytał tak z kartki, jakbyśmy sobie wyobrażali w satyrycznym rysunku. Wie pan, to często jest taki rysunek, że ktoś wyciąga kartkę z kieszeni i zaczyna czytać. Jestem niezmiernie wzruszony, że to są tę nagrodę. Nie, miał to na biurku, ale po prostu był, był przygotowany. Był w ogóle człowiekiem bardzo bezpośrednim i łatwym w kontaktach. Nie krępowała Pana ta bezpośredniość, to że prezydent Stanów Zjednoczonych mówi do Pana na dzień dobry po imieniu? Nie, wie Pan, nie krępowało mnie, ponieważ trochę znałem już Amerykę, bo przedtem w latach 60. na uniwersytecie byłem na stypendium przez rok. I to jest, no, to tu Panu powiem ciekawą rzecz. Mianowicie, jak byłem pierwszy raz na stypendium w Ameryce w 1962 roku, to była taka fundacja, która sprowadzała dziesięciu młodych ludzi z dziesięciu krajów, niby takich wpływowych w opinii publicznej takich z tego obszaru. No i raz do roku stypendyści, czyli na, na my, czyli nas dziesięciu, miało przywilej, że jadło obiad z Alanem Dalesem. Alan Dales to był szef CIA i brat Johna Dalesa, który był sekretarzem stanu. No, i zjedliśmy taki lunch. Już nie pamiętam, o czym była mowa. Każde, myśmy byli z dziesięciu krajów. No, i pewnego razu przyjechał do mnie znajomy z Waszyngtonu i zapytał, co u mnie słychać. tak się gadało. Ja mówiłem, że byliśmy na obiedzie nawet z, z Alanem Dalesem. I proszę pana, jakieś 30, 60, jakieś 30 lat później yy, dowiaduje się od Rakowskiego. Od Mieczysława Rakowskiego, naszego szefa, że Walery Namiotkiewicz, nie, że pracownik ambasady yy, przesłał do Walerego Namiotkiewicza, który był sekretarzem gomułki, donos na mnie, że ja miałem w Ameryce lunch, jadę lunch z zalanym dalesem. Także po, po latach wyszło, że to koleżeństwo nie było takie bezinteresowne. W każdym bądź razie wracając do Busza. Było super sympatycznie, i to był jeden z y, najlepszych momentów w mojej w cudzysłowie karierze dziennikarskiej. A w tej karierze jeszcze pojawia się jedno bardzo istotne nazwisko. E, to nazwisko, które kojarzą wszyscy, nawet jeżeli ktoś się mediami i dziennikarstwem nie interesuje. Oriana Falacci. To był bodajże 1980 rok, jesień. Pan jest w swoim mieszkaniu, dzwoni telefon, odbiera pan ten telefon i słyszy, pan mówi Oriana Falacci. Tak, wie pan, jest, ja myślałem, że to jest żart. Że, że ktoś się, mówiąc potocznie, wygłupia, ponieważ ja Oriany Falacie nie, nie znałem. Nie wiem skąd ona miała mój telefon, ale y, zadzwoniła. Prawdopodobnie na giełdzie dziennikarskiej gdzieś była i, y, jakiś dziennikarz znajomy jej powiedział, y, z, z kim może pogadać w Polsce. I ona y, poprosiła, żebym. Ja, ja ją zaprosiłem do domu, odebrałem ją z hotelu Metropol, i ona tam w tym hotelu. Jeszcze coś pisała na takiej przenośnej maszynie do pisania. To była prośba o to, o wywiad od kardynała Wyszyńskiego. Więc ja jej mówiłem, ależ pani nigdy nie dostanie w ten sposób wywiadu od kardynała Wyszyńskiego. To jest niemożliwe. A ona mówi: jedziemy do niego i jedziemy z tym, z tym listem. To już było po południu, czy w wieczór po południu, i ja pojechałem z nią samochodem. Do, na ulicę Miodową do y, rezydencji, tam gdzie rezyduje kardynał. Wszystko oczywiście zamknięte. Deszcz pada, nacisnęliśmy dzwonek, wyszedł jakiś zakonnik i przez sztachetę w płocie przyjął od niej ten, ten, ten list. Ale ona wywiadu z kardynałem Wyszyskim jednak nie dostała. Pojechaliśmy do mnie do domu i ona... U, uważała, potraktowała rozmowę ze mną jako taką, wie pan, rozmowę informacyjno-backgroundową, jakbyśmy powiedzieli po angielsku, to znaczy, przyjechała się dowiedzieć, co się w Polsce dzieje. Jest w 80 rok, ona jest w Polsce pierwszy raz w życiu, nikogo tutaj nie zna, i zaczyna mnie wypytywać, kto to jest Wałęsa, kto to jest Wyszyński, kto to jest Rakowski, kto to jest Jaruzelski. Co, co to jest Geremek, co, 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 to jest, co ta partia tutaj robi, co, czego ta Solidarność chce. No po prostu i tak, i tak mnie męczyła, że chyba to trwało dwie albo trzy godziny, mnie maglowała. Ja na to patrzyłem z uznaniem. Po pierwsze z zachwytem, że taka sławna dziennikarka tutaj przyjechała, jeszcze się ode mnie usiłuje czegoś dowiedzieć. Po drugie też nie z podziwem, z mieszaniną podziwu i zdziwienia. Zdziwienia, ponieważ ona nic nie wiedziała o Polsce. A z podziwem, jak dużo się usiłowała dowiedzieć i jak, jak ciężko pracowała na, na tę swoją karierę. Mówiliśmy tutaj o tej korespondencji, o przekazywaniu informacji z trudnych miejsc jak Wietnam. Mówiliśmy o rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy także o przygotowywaniu Oriany Falaczy do przekazywania informacji o Polsce. Czyli o mediach, o mediach, które w ten sposób mniej więcej działały przez dobrych kilkadziesiąt lat. A dziś, jak pan patrzy na media, jak się zmieniają media pana zdaniem? No są właściwie nie do poznania. To znaczy resztki dawnych mediów, tych, w których ja pracowałem i wyrastałem, to dziś są papierowe gazety i czasopisma... Typu tam Rzeczpospolitej Wyborczej czy polityki Czyniuswika, czy to, to na pewno są formy schodzące, zanikające. Teraz króluje zupełnie inne dziennikarstwo i inne zupełnie inne warunki są. Po pierwsze, wie pan informacja jest tak powszechna, powszechnie dostępna, że wszyscy wszystko wiedzą albo mogą wiedzieć. To znaczy, jeżeli Pan robi. Yy, Rozmowę ze mną. Ja tylko wpiszę pana imię i nazwisko w Google, i już wiem, w którym roku pan się urodził, gdzie pan chodził do szkoły, i, i, i tak dalej. Więc y, wartość informacyjna dziennikarstwa bardzo spadła. Y, żeby wiedzieć, co się dzieje w Wietnamie, czy, nawet, czy w Kongu, czy gdzieś, to nie trzeba było czekać y, jednego dnia, czy, czy jednego tygodnia. Tylko to są wiadomości, są często szybsze, informacje niż dziennikarz, który tam doleci. Bo nawet wie pan, jeżeli jest katastrofa, wypadek, po prostu no, dziennikarstwo zawsze była kronika wypadków, kronika policyjna, prawda I tak, i tak dalej. No to facet z komórką, który tam przechodził, czy brał udział w tym wywiadzie, on to filmuje, to jest momentalnie nagrane i wysłane do, do telewizji. Zanim dziennikarz dojedzie, to już cała polska wie ile osób zginęło, kogo i co mówią strażacy i jakie były, jaka była często przyczyna wypadku. Więc walor informacyjny bardzo spadł. Nie spadł walor śledczy. Wydaje mi się, że dziennikarstwo śledcze ma się, ma się dobrze i niektóre, niektóre gazety chyba przede wszystkim Wyborcza, ale również i Tygodniki i Rzeczpospolita nie ujawniły nie jedną aferę i nie jeden nie jeden skandal, nie jedną nie, nieprawidłowość, to jest jedno. Po drugie, dziennikarstwo legło ogromnemu y, przyspieszeniu. Y, dominują krótkie formy, wszystkie te artykuły, opracowania, komentarze, to wszystko musi być, musi być króciutkie. Ja, ja dawniej kiedy polityka była dużego formatu, taka płakta wielka, pisałem Felieton na pół ostatniej kolumny, to było jakieś sześć stron maszynopisu, a dzisiaj mam powiedziane 6 tysięcy znaków i po prostu porozumiałem się z czytelnikiem za pomocą szyfru. Jeszcze jeden cytat na sam koniec to pana Felieton z polityki sprzed kilku miesięcy. Cytat, widmo krąży po mediach, widmo interaktywne, koniec cytatu. Czy to jest też problem dzisiejszych mediów, że na siłę szukamy tego kontaktu, żeby ta druga strona, nasz odbiorca też no nie był tylko bierny, ale żeby był czynny, bo zaczęliśmy o naszą rozmowę od pytania. Ja zacząłem od pytania o to, jaka jest rola dziennikarza. Mówiliśmy, że objaśnianie świata, wyjaśnianie, pokazywanie, docieranie, to to się mocno zmienia. To się, to się mocno zmienia. Ma pan rację. Media poszukują interaktywności, może nie wszystkie, ale wiele. Ja myślę, że głównie po to, żeby przywiązać słuchacza czy czytelnika, przede wszystkim słuchacza i widza do, do siebie. To znaczy, jeżeli pan słucha radia i ja cały czas będę paplał, to może to pana prędzej znudzi niż. Jeżeli pan będzie mógł do mnie zadzwonić, do tego dziennikarza i go zapytać z kim pan robi ten wywiad, kto to jest ten pastent, prawda? Jak można się z nim skontaktować. I jeszcze może mi potem przy okazji też jeszcze naobliżać, albo sprawić jakieś komplementy. Więc jest potrzeba przywiązania tego dziennikarza również po to, żeby on potem kupił te produkty reklamowane, żeby wyłożył coś z kasy, albo żeby zaprenumerował. I... To jest takie widmo komplementarności, również dlatego, że moim zdaniem to często prowadzi do obniżenia poziomu mediów. Dlatego, że jeżeli pan robi wywiad ze mną i widzę, że pan jest świetnie przygotowany, że pan czytał moje książki, że pan ma wypisane cytaty z moich książek i tak dalej, to pan włożył kupę pracy. A gdyby pan prowadził program interaktywny, to by pan powiedział: hej, cześć, tutaj y, witamy. Tu jest pan redaktor. Pasen, y, panie, panie doktorze, jak to było, są falaci. A czy to prawda, że w Wietnamie tam było bombardowanie? I na tym się kończą, pańskie pytania. I jakiś czytelnik mówi, że ta falaci to w ogóle była fałszywa gwiazda, a Wietnam trzeba było y, zbombardować bombą atomową, i byłby problem rozwiązania. A co, co pan z Kłodzka sądzi? A pan z Nysy mówi, mówi, że ta falaci to jednak fajne książki, a pan tylko sobie siedzi i to przełącza. I to jest nowe, nowe dziennikarstwo to jaka jest Pana zdaniem możliwość wyjścia z tej sytuacji? Stare dziennikarstwo, stare dobre <noise> dziennikarstwo może jeszcze wrócić? No wie pan, ja nie jestem, trudno być prorokiem we własnym, we własnym kraju. Ja myślę, że pewne zapotrzebowanie dla starego, dobrego dziennikarstwa jest i będzie i pozostanie. To mówię jako czytelnik sam ja sam. Niektóre pisma, jakie czytam, na przykład niemiecki Die Zeit, tygodnik Albo amerykański Amery New Yorker. Albo amerykański New Yorker są nadal fantastyczne i bardzo dobrze się sprzedają, zwłaszcza Decide, zwłaszcza bo New Yorker to nie jestem pewien do New Yorkera, to chyba ten koncern, który go wydaje, wręcz dopłaca jako do dobra narodowego, jako do skarbu kultury amerykańskiej. Ja się w każdym razie wychowałem na New Yorkerze i <laughs> mam nadzieję, że on, New Yorker mnie przetrwa. Daniel pasent serdecznie. Dziękuję panie Ja Robert, bardzo proszę. dziękuję. Dziękuję bardzo do usłyszenia.